Elela tutaj, Olyxesiąt, Lucifer, Elela, tutaj z mini kwadratowej masakry. Ten odcinek będzie nagrywany jest w piątek, a będziecie go widzieć w niedzielę, więc no. Żebyście nie mieli takiej zmyłki F5. No, jesteśmy na dachu. Kamazonixa El Właściciello. I widać strych pusty. A mógłbym mieć coś tutaj ze strychu, jakiś pajęczyny coś. Ale ma pusty. Jak to weszłem? A wczoraj przed tym, aby się przygotować do nagrywki, zbudowałem tutaj specjalnie, pożyczyłem od Kalusa nożyczki, tu się wspiąłem. No. I teraz wam pokażę, co tu się zmieniło na kwadratowej masakrze, gdy tak długo nie było odcinków. Na przykład, i będzie pogadanka, co się działo tutaj. Na live będziemy kończyć wieżę Sajłona. Zaczniemy może powoli budować tajną dyskotekę. Ale to będziecie widzieć już to live już dawno. Widzieliście. Sobie nawet po co sobie mówię. Ale może na lewie będę pomagać to z tym Kamazonixowi, Kącikowi i Ulfny. To jest centrum handlowe. Nie wiem, jak to ma wyglądać później, ale na razie wygląda jak taki wielki kloc, który nie ogarniam, jak ma działać. Ta odtemniane to ma być niby balkon budowany. No ale już może później będzie skończony, jak już będziecie wiedzieć ten odcinek, więc no. Oglądajcie też potem live'a u Kamazonixa, będę może na nim też. Ze swoim live'em, więc no. To jest jakaś obsydianowa wieża Ego Dawida i oficera. Owice się bardziej tym zajmuje niż Ego Dawid. Ego Dawid jest bardzo agresywny w ogóle na tym serwerze. W ogóle szybko. Muzyczka w tle jest. No, my jesteśmy na tym dachu. Mamy słodkie jagody, które rosną tam na początku wyspy, co wam może pokażę za chwilę. Więc sobie wziąłem, jak się tak szybko dostają. Musimy tu schodzić. Bum. Jeszcze ma być. Nie było, żeby tu byliśmy. Wiadomo. Fajny początek na dachu, ale już lepiej nie rozpoczynajmy. O, tam snajper. Ale my wyjdziemy tym wyjściem. Lekko parkurowym. O. Myślisz, że mnie to sięgniesz? Nie ma. Już jestem na balkonie. I to jest sąd. Taki mini sąd. Była jakaś tam sprawa już podobno. Ale no. Wszystko nas pomija, gdy nie nagrywam tak w ciągu tygodnia. O, cześć Zenek. Zenek, co ty robisz w willi ala sądzi, ale nie wiem co. Kamazonixa. Czy jesteś martwym? Czy też byłem właścicielem tego serwera, czy co Zenek? O nie. Ja się umiem być. A, box. O, gardę trzymasz, tak? Ja też trzymam kartę. No. No jesteśmy tak super świątecznym, jak widzicie. Tu on ma tam jakiś magazyn. Nie będziemy zaglądać mu. Tylko sobie lepiej wyjdźmy. O, taki fajny. Który widzieliście już na live'ie, jak ktoś był. Aha. Stefan! Czemu kradłeś ciało od Zenka? I czemu jesteś w łódce? I czemu masz ubranie? Halo. To się nie powinno dziać. Tylko mnie nie bij. Ok? Nie bij mnie. Tu będzie centrum handlowe. Tam może to będzie zniszczone drzewo, nie wiem. Sobie zjem trochę jagódek. No, jagódki nie dają aż tyle jedzenia. Tak dużo. Ale mogą być. Tam jest World Health Center aka most. Do kącika i ulwnego. To byliśmy w ostatnim odcinku zwiedzenia obrzeży mapy, więc no. Więc już wiadomo, z kogo to było. Czy ja tu słyszę Guardiana? Nie. Okej. W ogóle teraz jest zima, więc wszystko jest zamrożone. Tam jest jakaś kaczka. Tam mieszkają sobie chłopaki. Ale tam nie będziemy zaglądać. Po co? Tam Jin wybudował na zamku choinkę.
To są takie dramy. Na przykład w czwartek, to Agro Dawid chciał wysadzić hotel, tak. Później zobaczycie ten hotel. Wieczorem, bo tam Rara ma drama. Co nie zmienia faktu. Dexiemu zniszczył domek Witcherem. Co się przyznam na live'ie u Rastamany. Tak lekko. Wow. Jakie klatki mi spadły. No jakaś brzydka rynka. No i całe zniszczone, bo postawił w środku domku. Tam nawet nie będę schodzić, bo się boję. Ale on też jest przeżył. Chociaż. A, to schowam. Teraz mi jest potrzebne. No i to wszystko zniszczył Witcherem. Chyba musów. W ogóle nie pamiętam jak się. Nie wiem jak się robi te sztalugi te. A w sumie by mi się przydało, no ale. Tu nie wiem kto mieszka. A sprawdzę kosik co i. Kosik co i. Delixer. Teraz mam wejsnął. Elixir. Aha. Czy to jest Elixir? Albo Lucuso. Chyba Lucuso. Elixir i Lucuso, okej. No. Mocno się zmieniła kwadratowa CK. Już tu są diamy, na przykład Ago Dawid, na przykład Gross, który wiadomo, że mocno nam opowiadał na odcinku prowadzającym, że w ogóle właśnie raz jest sobie na serwerze, bo jest wczesna godzina, więc mało jest osób. Opowiadał, że Gross jest bardzo agresywny. No, dostał bana. Yasaman go odbanował i znów zaczął hartować. Tu pamiętacie, stało jego drzewo. Już nie stoi. Zostało zniszczone od razu, gdy został bana. O, tu logo wielkie YouTube. Tam jakaś wieża nawet brzydka, bym powiedział. To nie zmienia faktu, że nasza też jest brzydka. Bo. A tu. Jakiś sklepik. O, tam widzicie? Tam biega oficer. Bo to jego wieża. Odtłumaczyłem. Zobaczymy, co on tu się wykupuje. No, biega sobie. Oła. Przepadłem maliny. Cicho. W sens ma tylko i wyłącznie Agadawit i oficer, którego no i właściciel, ale. No, że rzecz ma. Nie ścinać kill może tylko oficer game. No to nie ścinamy, w sumie mamy swoje, tylko musimy je posadzić. Nie, no, to już nie uda nam parkour, tak łatwo. Musimy przejść. I tu stało Grossa drzewo. Już nie stoi, bo dostał bana, wiadomo. Ale został odbanowany i znowu kartuje. Już nie wiem, kto tu postawił. Najficzek tu chyba się buduje. Alan. A może Alan? Nie, najficzek, bo stawił te. A się ogarniam. No, głodny się zrobiłem. No, jak mówiłem, te krzewy wszędzie stoją, losowo. Znaczy te dwa to już losowo ja postawiam, ale wszędzie ogólnie już stoją. I tu sąd. Głowy Jhina i Yasemana. Yaseman to z słuchawkami, a Jhin to ten. To ten zielony. To ten gościu w
w kapturze czarnym i zielonej masce kaktusa. Więc no. To jest remix Beka. Tom Foxe. O, i tu jest ten wieżowiec. Ten słynny wieżowiec z mini kwadratowej maseki. Myśleliście, o, kwadratowa maseka ma ładniejszy, bo SKKF go budował, ale nie, mini kwadratowa ma ładniejszy. Taki wysoki. W ogóle każdy ma już elity, a my jeszcze w ogóle nie mam. To iglo dla piesków. O, pieski. Raz widzimy tak na szybko. No, nikt tu nie zabroni, tu jest jakieś drzewo. Jakiś magazyn, blok, bolski crafter w ogóle wyłączył, co i... wejdziemy tutaj powoli, powoli. Tutaj jest co? Sklep. Czy tu ma po co sklep? Okej. Okay. Wyżej, wyżej, wyżej. O, to jest wyżej, zepsute tam to. Tu nic nie powstaje, okej. Okay. W sumie mogłbym wejść windą, ale... nie chcę mi się. tutaj jeszcze nic, ale wejdź windą wyżej. Leciutko, leciutko. O, no. No, weszliśmy na samą górę. Is my swamp, to jego bagno z szyjku tu był. Wszystkiego najlepszego życzy Kuban, prezent dla mieszkańców hotelu. Bo czeka do świąt, chyba że jesteś pazerny. Aha. Kotek, co ty robisz? Nie spierdzielił. Serwis. Tu pusto. No. Tu ktoś mieszka, nie wiem kto. Hej. Myślę, że dzisiaj serwer zostanie przedłużony zanim zrobię live'a. Aby tak było. Co już fantastycznie. Teraz muszę wrócić do domu, aby się uprzespać u siebie, aby jak zginę, żeby to się nie pojawić. Fantastycznie. Zobaczam. O, świąteczna laska w dźwignia. Ciu. tu jest jakiś tam mini pokój. Nie oganiam z tym. Na sercu nie oganiam. Co chodzi? Pam, pam, pam. Tu kolejny pokój. Jeszcze tu właśnie weszłem. Libilu. Tu... no, szalka box. Ale mam magic spell. Niżej... Stefan, skąd ty masz brodę proposza? Okej, okay, tu idę. Tu są schody. Tu byliśmy. Chyba już wszędzie byliśmy. Znaczy na pewno wyżej nie byliśmy, ale tam już mi się nie chce wchodzić. Bo na sumie nie wiem jak. Więc no. Tyn. Kwadratowa masaka się zmieniła tak w tydzień, tak ładnie. Tu wszystko. Tu wielka choinka chyba. Kama budowa? Nie, chyba nie. O kurczę. Parkuniłem. Ha. Uciekam. No i tu jest sklep Boży. Gamersa. Nie, Dżema. Sklep Boży Dżema. Tylko coś się stało, że... to nie ma szkło? Okej. Okay. No i skąd ja wam po kolei pokażę, skąd ja w ogóle biorę te owocki? A tu! Jest 1000 owocków, więc sobie biorę. Bo mogę. A ja u siebie to później zasadzę, ale na razie to tu biorę. Bo jest najbliżej. Chyba no, za wszystkie nowości chyba pokazałem, co... Oła. Co tu są? Jak mi się wydaje. No jeszcze pokażę wtedy, co się zmieniło u Gastemana na tamtej wyspie Gasty. Tam gdzie Gasten na początku mieszka. No ale mieszka w sumie. Więc no. Po cięciu. No jesteśmy u Gastemany. No i tu, prezent dla Mikołajki od robocika. No nie możemy wejść, kurczę. Talama śpiewa. Talama gra.
Aha. W ogóle to wszystko na odblok i tak dalej. Jesteśmy w lamie. W ogóle właśnie zaśpiewam piosenkę. Taką fajną, słynną. Si! Tylko, że podmienioną. Odpływ proszę, od moteczki zabrałem. Początek. Ale potem pozmieniałem leszcze. I ona leci tak. Si, smaj, czerpaj, suka w jedna chuć mać. Trochę wulgarna, ale fajna. Zamieniamy się. Nie tu. Wychodzimy z tej lamy. A, już chcę stąd wyjść. Do widzenia. Pem 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 pem, she's my child, I suka w jaka chuzi ma. No nie wejdziemy do środka. Ale raz on tu też dużo pozmieniał. Przed ma, po ma tutaj kasyno, bo właśnie teraz na mini kwadratowej masakrze jest popularne kasyno, tak jak kwadratowa masakra, to mini kwadratowa tu też ma. I ma tysiąc, już dużo jest tych kasyn. Sebastian, czy ty przypadkiem nie powinieneś żyć w Netherze, a nie tutaj? Co ty robisz w kasynie Rastamany? No. Czy ty chciałeś go okraść? Seba, jesteś łysy, czarny. No. Seba. Tutaj, 8 lat nie mam jak kupić. No bo niektórzy mają na przykład za jeden blok diaksów. O, zbyt się włączył. No i szybko przepłyniemy na tą drugą stronę. I tam jest sklep rastamany z wełną. Nie wiem. Musimy to sprawdzić. No. I te. Wuta wjeżdżamy i tyle. No i co? Grajesz pięciu bójczek. Mir zakupów. Ja sam mam taki agresywny, jesteś od razu Witcher w domu. Promocja to są zwykłe max 8 steków na gacha. Lek. Legic. On ma tutaj wszystkie wełny, co kiedyś. O. 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 Ładnie. Jeszcze zaczynam. O! I on ma tu sobie taki sklepik, taki fajny. Możemy stąd uciekać. No jeszcze wam pokażę, bo tutaj już się zaczynałem budować, bo kasty dużo ludzi. Więc no. Wsiadamy i płyniemy. No. Jesteśmy u Impossible. Nie, Invisible. Jak się tak było, czekajcie, sprawdzę u poszlifce o i Invisible, no. I on tu sobie mieszka, weź tam nie będziemy wchodzić jak ma żelazne drzwi. Chyba że jakiś parkour. Czekajcie. Ma tu balkon. Nie, nie będziemy wchodzić. Tylko że tu coś jeszcze jest. Gdzieś tu blisko. Według mapy. Tu jeszcze jest jakiś chyba budyneczek. W tą stronę. W ogóle na mini masakrze jest Shrek. A nie byle jaki Shrek. Tylko Shrek Phantom. Który się pojawia i znika. Nikt nie wie gdzie on mieszka. Podobno miał mieszkać na bagnes. Na bagnak. O, są tylko przodzy. Wsadę. Ale nikt nie wie. Gdzie on będzie mieszkał? Nikt nie wie, gdzie on ma domy, gdzie dalej. Nie wiadomo. Nowy gracz, Shrek, który chce mieszkać na bagnie. A nie widać, żeby mieszkał. Bo bagno puste. Bez żadnej skrzynki, craftinga, nic. Więc no, ciekawie się robi. Tu nie wiem, kto mieszka. Za chwilę sprawdzimy. Tu. Robocik. O, tu mieszka robocik. Który. Nie ogarniam się. Ma banan lub
Poznać nie gra. No, a po zasadzie mu... Gówno. Przypadek. No i tam ma prezent. Którym na serio miał prezent. Bo teraz sam mamy za to, że tam. No, ten terytorium, ale już mówię, czy tam wybudowaliśmy, bo co. To sprawdzimy szybko w środku. O, jak mogę wejść? Posprawdzamy, co on tu ma. Tak z buta wjeżdżamy, krypsy robimy robocikowi. No. Piętro za chwilę zwiedzimy. Okej, po prostu to jest... Wracam do góry. Okej, z piętego szybko sprawdzimy. Piętego... Drugo. Ziup, 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 ziup. Ziup, ziup, ziup. I... 5 na 10. Ewidentnie. No i jeszcze wam szybko pokażę, co się zmieniło u nas na działce. Bo to się nawet zmieniło. Od live'a... Tak lekko się zmieniło, ale z odcinków, kto nie ogląda, bardziej odcinki ogląda, live nie, to zobaczy. No. I jesteśmy, wróciliśmy. O, widzę, że ktoś tu Gros atakuje. Zobaczcie, Agadet napisał, że Grosu gra adeksowe bloki z lootboxów. Uuu. Te ramy się tu dzieją, ostre. Aż normalnie krew się leje. No, wiecie, że tu domo zbudowaliśmy. Zaczęliśmy się zbudowywać tutaj. Wejście. To jest wieża Saurona, którą budowaliśmy na live'ie. Tam za chwilę wam pokażę, jak tam się zmieniło oko, bo go trochę pozmieniałem. A, i tu sobie postawiłem portal. I wykupiłem tam netherrack, aby mieć, gdzie to jest, netherowe cegły, do dekoracji na zewnątrz, do końca, aby skończyć wieżę Saurona. Tam będzie wejście, tam zrobię most, może na jego właśnie. I no, tu w środku tak wygląda, później właśnie go będziemy dekorować dzisiaj. Ale wam pokażę tak nasz... Ja trochę sobie zrobiłem budowę. No. I tam właśnie, jak zmieniłem oko. Leciutko pozmieniałem z live'a. Bo na przykład Zina live'ał swoim potem po naszym... Był wtedy i napisał... to jest oko Saurona porku w Rosji. No i trochę pozmieniałem lekko strukturę. Kto był na live lub obejrzy sobie szybko zrobił live, aby wiedział, to o wiele się zmieniło. I o wiele lepiej wygląda niż wtedy. Co nie zmienia faktu, że nie umiem tak dobrze budować oka Saurona i tak tak wszystko wygląda. Teraz musimy tak ładnie zaskoczyć. No. To będzie później zniszczone. To siedełko. I... jedynie nie miałem. No. I właśnie szybko sobie zrobię łóżko, aby... jak zginę, nie pojawić się na spawnie. I będziemy kończyć ten odcinek. Bez muzyki w tle już. Nie wiem, czy mu się zatrzymała. Bo się skończyła. Okej. Czyli od następnego odcinka na wtorek to już będzie świąteczna muzyka. No, to fajnie. Tu łóżko. Może już będzie działać. No to ze środka wieży. Albo wejdziemy jeszcze na oko raz. No, i tu z oka się pożegnamy. Tu, port. I do następnego odcinka, który będzie we wtorek. El i do kolejnych live'ów. El, siemandero.
I...